Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie będą mogli przejść profesjonalne szkolenie wojskowe. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Ministerstwem Obrony Narodowej uruchomiło właśnie pilotażowy program tzw. Legii Akademickiej. Głównym celem tej inicjatywy jest przygotowanie odpowiedniej liczby wyszkolonych żołnierzy rezerwy na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej. Edukacja wojskowa odbywać się będzie w dwóch wymiarach – teoretycznym i praktycznym. Uczestnik tego kursu po egzaminie, myślę, że nie będzie to jakiś egzamin trudny, otrzymuje pierwszy stopień wojskowy, a więc żołnierza szeregowego rezerwy, a oprócz tego nabędzie pewnych doświadczeń, kompetencji, są przygotowane liczne zajęcia z taktyki, ze strzelania, ratownictwa medycznego, przepisów. Po odbyciu tego kursu uczestnik otrzymuje świadectwo odbycia tego kursu. Myślę, że będzie ono przydatne dla tych, którzy wiążą swoją karierę później w służbach mundurowych, w Wojsku Polskim, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, w urzędach, których na co dzień zajmuje się szeroko rozumianą administracją dla bezpieczeństwa, czy też innych zawodach, gdzie może to być przydatne. Zajęcia z wiedzy o wojsku i wojskowości odbywać się będą w murach PWSZ, natomiast ćwiczenia w jednostkach wojskowych, centrach i ośrodkach szkolenia. Aby jednak móc biegać z karabinem po poligonie, konieczne będzie pozytywne zaliczenie części teoretycznej.